Podgryza cię ten młody talent, jak go nazwałeś na Instagramie Kamil Stoch, ale przychodzą zawody, czy to w cyrku, czy to w piśle i Dawid znowu górą. No ale jak widać, młody obiecujący talent tak próbował właśnie ugryźć swoje w drugiej serii. To mu całkiem fajnie wyszło. No ale ja też walczyłem do samego końca, także no myślę, że mogę być zadowolony z tych zawodów. To chyba cieszę, że w tym momencie próby, po tak długim oczekiwaniu, po 5 miesiącach to wszystko gra. No na pewno, myślę, że to każdemu z nas, całej naszej drużynie pokazuje, że to co robimy w tym niezbyt łatwym czasie się sprawdza, jest ok, funkcjonuje na skoczni. No i mimo tego, że może tutaj nie było pełnego obłożenia na tych zawodach, no to myślę, że poziom był też wysoki. W końcu Polska nie jest tyle tej stawki, więc no było fajnie. Już w szczerku przewidywałeś, że szykują się kolejne mistrzostwa Polski. Ja przewidywałem? No tak powiedziałeś, że kolejne mistrzostwa nas czekają. To by trzeba było sprawdzić, aczkolwiek może tak być, tylko ja nie pamiętam. No tak po prawdzie tak sobie to tu zrobiliśmy. Trochę nas na koniec pokarało za tą niegościnność, ale przynajmniej się nie trzeba będzie kąpać wieczór, jest okej. No właśnie warunki, bo w pierwszej serii troszkę tam musiałeś poczekać, dłuższy najazd, w drugiej chyba jako jedyny w deszczu takim mocnym już jechałeś na próg. Dobrze przetestować się w takich momentach stresowych? Myślę, że takie momenty no, są integralną częścią zawodów. Zawsze się różne rzeczy mogą dziać i no, na pewno jest dobre to, że w tych niełatwych warunkach sobie poradziłem. Zrobiłem to, co miałem zrobić. No i to funkcjonowało. No, to jest myślę najlepszy sprawdzian takich swoich umiejętności właśnie w boju. No a cóż, no warunki zawsze się będą zmieniały na skoczni. Zawsze to będzie troszeczkę dla każdego inaczej, mniej lub bardziej. No i w takich warunkach trzeba po prostu walczyć. Skoczek kompletny, bo w Księżycy zostałeś mistrzem świata, a w Ulewie wygrywasz w Wiśle. No ale gdzie puchary dają, to mnie młody obiecujący zabierą. No. Mało tego, jutro też nie dadzą do generalki. No i widzisz, no to tego mi chociaż nie odbierze. To już mam pewne. Coś to przygotujemy na jutro może. Nie, no oczywiście sobie żartuję, ale ja jestem na pewno zadowolony z tego występu, bo fajnie było wrócić do tej rywalizacji i jeszcze fajniej jest stać na najwyższym stopniu podium, zwłaszcza na konkursach, które się odbywają w Polsce. Na Facebooku się chwaliłeś plackami z Cypinią, czy to taka twoja bułka z bananem? No niekoniecznie, ale żona trochę gotuje, trochę mnie próbuje poduczyć, żebym miał jakiś repertuar na kiedyś tam, a nie tylko woda na herbatę i jajecznica. Także no, trzeba też się troszeczkę innych rzeczy uczyć czasami. W trakcie zawodu dużo myślenia jest o środkach bezpieczeństwa, że trzeba uważać. Dużo zajmuje to jakby w głowie miejsca. Znaczy nie zajmuje jakoś dużo miejsca w głowie, ponieważ no, to, że trzeba uważać, to jest myślę wiadomo już mniej więcej od marca i każdy się do tego zdążył przyzwyczaić, to nie jest coś nowego. Tutaj na skoczni mieliśmy jasno określone warunki, co, gdzie, jak, gdzie to nas obowiązuje i czego mamy przestrzegać. Wiadomo, że to oprócz takiego zdrowego rozsądku, no to takie jasne określenie zasad jest na pewno ułatwieniem, bo każdy z nas wiedział, tu są maski, tu jest płyn do dezynfekcji, tu trzeba utrzymać odległości i tak dalej. Więc to grało bardzo płynnie i sprawnie. Myślę, że tutaj pod tym względem nikt się nie musiał za bardzo zastanawiać. Przed tym finałowym skokiem, jak zobaczyłeś to czarne niebo, pewnie te podmuchy wiatru u góry były większe jeszcze niż na dole. Było trochę takiego niepokoju? Znaczy widziałem skok Kamila wcześniej, także było takie, no się popisuje, ale no cóż, no dla mnie pozostało tylko iść i zrobić swoje, no a ile odleci, to zobaczymy na dole. Już jak Stefanek chodził na belkę, no to już pierwsze krople dało się zauważyć tam u góry, że coś kapie, więc później tylko czekałem, kiedy to żółte, żeby przejść jak najszybciej, żeby nie zmoknąć, no ale no jak było widać później, przed deszczem nie uciekłem. Ten mokry kombinezon zabrał trochę jeszcze odległości, czy nie? No, myślę, że to już jest takie bardzo, bardzo dyskusyjne. No, na pewno zmoczony kombinezon jest troszkę cięższy, będzie się inaczej zachowywał, ale no, tego bym jakoś tam strasznie nie wyliczał. No, myślę, że tak jakby podejść do tego od takiej naukowej strony, to na pewno skacząc w suchym, a w mokrym to będzie różnica. Ale tutaj też nie zdążyło mnie jeszcze aż tak bardzo dolać. Myślę, żeby to była jakaś diametralna różnica.
to jeszcze dopytam o to takie podszczypywanie się słowne, jak tutaj tak z Kamilem Stochem nawzajem. Tak pomiędzy jednymi a drugimi zawodami zazwyczaj też tak sobie kąsacie, czy wpuszczacie wtedy? No przecież on to w pokoju wczoraj to do wieczora, do późnego wieczora to mi dogryzał, że to jednak on był pierwszy. Ale no wiadomo, no jesteśmy kolegami, więc takie dogryzki są, wydaje mi się, naturalne. Każdy z nas, mam nadzieję, że wie, że to jest takie po prostu uszczypliwości, ale koleżeńskie, a nie gdzieś tam, że ktoś coś komuś ma za złe. Okay. Dzięki.